Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie o dwóch radiach, które wcześniej naprawiałem, a klient odesłał mi je z powrotem. Dlaczego? Stwierdził, że radia nie zostały naprawione, ponieważ radia trzeszczą, nie odbierają, on nic nie słyszy, jego nie słyszą i tak dalej, i tak dalej. Obydwa radia sprawdzał oczywiście na swojej antenie mobilowej, w samochodzie, z tego co pamiętam. Więc zaleciłem klientowi, żeby radia odesłał, sprawdzimy co się dzieje. Z zastrzeżeniem, klient oczywiście miał zastrzeżenie, żebym sprawdził te radia na antenie, a nie na urządzeniach pomiarowych, na których przeprowadzam testy. Zatem zabieramy się do testów, sprawdzimy jak to wygląda i co naprawdę z tymi radiami jest nie tak. Zapraszam. Jak widzicie, podłączyłem radio do zasilania. No i teraz sprawdzimy sobie jak wygląda sprawa tego radia. Jak widzimy radio szumi, no bo radio będzie szumiało, dlatego to jest, że tak powiem, nieodzowna część radia i bez szumu radio nie będzie działało, bo musi szumieć, odbiera jakiekolwiek zakłócenia. Coś się tam dzieje, spróbujemy zawołać w eterze, podłączyłem specjalnie pod antenę stacjonarną, a trzeba pamiętać jeszcze jedno, że antena stacjonarna ma większy zysk niż antena mobilowa, więc odbiera więcej wszystkiego niż antena mobilowa. Ja teraz zawołam, zobaczymy czy da się coś usłyszeć. Mobilki, sprawdzam radio, czy mnie słychać, proszę o informację kto mnie odbiera. No super, dziękuję serdecznie. A ten kolega, który mówił do mnie, Mirek, skąd ty? Aha, na wlocie jesteś tam od żor. No to elegancko, powiem ci. Testuję tutaj radyjko od klienta, które przyszło na reklamację, no ale niestety widzę, że jest tutaj wszystko w porządku, bardzo czyściutko odbiera. Okej, dzięki serdecznie, pozdrawiam, miłego popołudnia, w sumie wieczorku. No, Piotr z Bielunia z tej strony, jak coś. Na razie, trzym się. Piotruś, pozdrowionka, dziękuję. I koledze tam z kopalni Chwałowice również dziękuję za tutaj za odezwanie się. Jesteś koło BP w Żorach? Koło BP w Żorach, no. Aha, na tej drodze tam na wylocie na Pszczynę. No bardzo ładnie ci tu odbieram w Rybniku. Jestem w szoku, że tak ładnie odbieram mobila, naprawdę z tamtej okolicy. No bardzo dziękuję, ja nadaję ze stacji bazowej, z anteny bazowej, a radio takie zwykłe TTI TCB 550 podstawowa 40. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No jak słyszycie moi drodzy, radio działa, no szum jakiś jest, bo szum będzie, ale no to tak jak mówię, no radio będzie szumiało, ja nie wiem czy coś z tym samochodem jest nie tak, czy... Jak widzimy dalsze stacje będzie w szumie odbierało, także no to jest to co mówi Andrzej Saxon, że ludzie myślą, że radio będzie działało tak, że będziemy mieć łączność telefoniczną. Nie ma takich rzeczy na świecie. Jak widzicie, jeśli jest stacja mocna lub blisko, a w tamtym wypadku ta stacja, która była w Żorach na BP, to jest w linii prostej, powiem wam szczerze, naprawdę sporo. Zobaczcie moi drodzy, pan wołał z tej stacji. A moment, bo tego chyba nie widać tutaj. O. Wołał z tej stacji dokładnie. Z tej stacji wołał. Bo tu kolejna jest tutaj już na A4. A4, A1. Na stacji A1 to nie, to jest ta tutaj w Żorach przy zjeździe. Tu jest zjazd na autostradę i z tej stacji ten pan wołał. Więc zobaczymy jaka tu jest odległość do nas, jeśli chodzi o drogę. I do tej stacji jest 8,3 km. Ode mnie, o przepraszam, ściszymy trochę, ode mnie, to jest bardzo prosta droga, więc 8 km w linii prostej to jest bardzo dobry wynik i bardzo dobrze tego pana było słychać moi drodzy, więc naprawdę elegancki wynik jeśli chodzi o to radio i sprzęt tego korespondenta, bo dla takiego radia i z mobila 8 km w linii prostej powiedzmy, no to jest, to już jest można powiedzieć wyzwanie i tak to jest bardzo dobry wynik powiem.
Więc ja bym powiedział, że to radio naprawdę bardzo ładnie odbiera. Z tym, że moim zdaniem to radio ma jakiś problem z zakłóceniami. Zakłóceniami, które emituje chyba albo samochód, albo coś innego. Bo jak widzimy, tutaj też coś szumi. No ale jeśli ktoś ma, nie wiem, może antenę słabą, może krótką antenę, trudno mi się odnieść do tego. Według mnie to radio naprawdę bardzo dobrze pracuje. Radio słyszy i nadaje. Dobrze, sprawdzimy zatem sobie drugie radyjko. Jak widać, mamy podłączone kolejne radio, ale widzę, że tutaj nie działa głośnik chyba, bo squelch mamy odkręcone, głośność na max. Spróbujemy zewnętrzny głośnik podłączyć. O, działa. Spróbujemy zawołać. Mobile, sprawdzam radio, czy mnie słychać. Elegancko, bardzo dziękuję panowie. Sprawdzam kolejne radio od klienta, które twierdzi, że nie działa, ale jak słychać, to działa. Bardzo dziękuję, jesteście koledzy nieocenieni i bardzo pomocni. Miłego wieczoru życzę. Jak widać. Słyszycie w szumach, ale bardzo wyraźnie. W szumach, ale bardzo wyraźnie słyszę. Ja stoję na telefonie. Bardzo dziękuję. Do kolegi, który się pyta, skąd nadaję, ja tutaj nadaję niedaleko, no z Meksyku po prostu, dzielnica Meksyk, Grywnik. No jak widzicie, to radio działa. Odbieram stacje, dalsze, bliższe. Jest wszystko. Okej, dziękuję z Jankowic, bardzo fajnie słyszę. Co prawda Jankowice są ode mnie jakieś może 3 km w linii prostej, a może mniej, 2,5, ale dzieli nas taka wysoka hałda. Hałda usypana z węgla, kopalniana, i to też jest przeszkoda, powiem wam, naprawdę, bo ona potrafi zasłonić nawet falę radia takiego komercyjnego, gdzie przejeżdżam tam samochodem, to praktycznie nie słychać nic, sam szum, bo tak skutecznie ta hałda zasłania sygnał od strony Katowic, na przykład radia Katowice nie słyszę. Ale dobra, mniejsza z tym. Jak widzimy, radio naprawdę bardzo fajnie odbiera, czysto, mnie już również odbierać, bo gdyby odbierają, bo gdybym miał tutaj coś nie tak z tymi radiami, to też by mi zgłosili, że nie słychać mnie, czy coś niewyraźnie i tak dalej, i tak dalej. Zatem, drogi panie, bo między innymi dlatego pana nagrywam też ten film, radia pracują bardzo dobrze. Nie wiem, co z tym głośnikiem jest, bo nie mam pojęcia, z jakiego powodu przestał działać głośnik. Sprawdzę to, no i zobaczymy, co dalej. No, nadaję z anteny i odbieram z anteny stacjonarnej. I sprawa wygląda tak, jak wygląda. No, cóż tu więcej powiedzieć. Myślę, że nie ma sensu, i wy to też przyznacie, moi drodzy widzowie, że nie ma sensu podłączać tego do jakiejkolwiek anteny mobilowej, bo kiedy już na takiej anteny my słyszymy, no to na mobilowej też będziemy słyszeli, prawda? Z tym, że musiałbym wyjechać gdzieś poza miasto, może, nie wiem. No ja poza miastem akurat się znajduję. Ale może zrobimy do takiego przykładu taki eksperyment. Słuchajcie, co wy na to? Wsadzę te radia do auta i zobaczymy, co one pokażą, prawda? No coś nam to szkodzi. No to co? Ja pakuję ten sprzęt, wkręcam antenę do mojego samochodu, no i będziemy to testowali. Będziemy to testowali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w samochodzie. Czy też jakieś zakłócenia będą, czy nie będzie tych zakłóceń. To się wszystko okaże. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie. Podłączyłem to radio. Na dachu mam antenę Sirio 5000. Jest to antena Turbo 5000 Sirio. Naprawdę dobra antena. Sprawdzamy. Radio szumi jak każdy. Sprawdzimy, czy nas w ogóle słychać. Mobile, sprawdzam radio, czy mnie słychać. A gdzie mnie słychać? Tylko jeszcze mógłbyś mi powtórzyć? Dziękuję. A ja jestem tu w taki mall, McDonald's, nie wiem, jaka to jest ulica, ja nie tutaj słyszę. Okej, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Słuchajcie, stacja MOL na ulicy Żorskiej w Rybniku jest ode mnie w linii jakieś 2 km. Wynik naprawdę jest dobry. Bardzo czysto słyszałem tego człowieka. Nie wiem, czy wyście to też słyszeli. Nie wiem, dla mnie radio jest sprawne w 100%. Oczywiście radio zawsze będzie szumiało. Ja to powtarzam. Radio to jest nieodzowną częścią radia jest szum, ponieważ zbieramy szum eterowy. Nie wiem, czy u klienta w samochodzie jakieś są jeszcze zakłócenia, czy coś w tym stylu. Nie wiem, u mnie zakłóceń nie ma. Silnik włączony, silnik wyłączam, cisza, tak samo. Więc normalne, że to radio szumi. Dobrze, sprawdzimy teraz to drugie radio, żeby nie było wątpliwości, że tamto działa. Także wykonamy test. Podłączamy antenę. Włączamy radio. Podobnie szumi to radio, jak każde inne. Mobile, sprawdzam radio, jak mnie słychać. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak mnie odbiera w tych Książenicach, powiedz mi tylko. Okej, dziękuję. Powiedz, czy jeszcze ktoś mnie tutaj w pobliżu Rybnika odbiera? Bo ostatni kolega mi się z Książenic tutaj zgłosił. Słuchajcie, jak widzicie, jest 19:25 na zegarku tutaj. No, mobilie o tej godzinie jest jak na lekarstwo. Zgłosił się jakiś mobil z Książenic, moi drodzy. A Książenice w linii prostej ode mnie są jakieś 7 km. Także i słyszałem go bardzo wyraźnie. W szumie, ale bardzo wyraźnie, więc nie wiem. Dla mnie radio jest naprawdę w 100% sprawne. Nie mam się do czego doczepić, ponieważ, no, tak jak powiedziałem wcześniej, radio będzie szumiało, bo całym, że tak powiem, składową pracy radia musi być ten szum, bo będzie odbierało szum takie radio zawsze. Zawsze radio będzie szumiało. Oczywiście, jeśli jest podłączona antena, jeśli nie ma anteny, są radia, które mają niski szum własny. Ten akurat ma chyba podwyższony szum własny, ale jest dopuszczalny, bo wszystko jakieś normy musi mieć. Więc jak widzicie, radio odbiera bez problemu, jestem słyszalny, my też słyszymy. Zatem nie wiem, może klient ma coś z instalacją antenową, może gdzieś ta antena ma jakiś, nie wiem, trudno powiedzieć. Wystarczy, że antena nie będzie zestrojona, radio też nie będzie prawidłowo odbierało. Trzeba o tym pamiętać, antena musi być w rezonansie. Także jeśli chodzi o to, co to znaczy rezonans w antenie, jest naprawdę dużo materiałów w sieci. Może nagram kiedyś o tym film, to jest bardzo prosta sprawa. Jeśli antena nie jest zestrojona, nie jest w rezonansie, też ma na odbiorze, że tak powiem, jakieś ubytki. Dotyczy to głównie nadajnika, ale też odbiornika. Im bardziej zestrojona antena. Zatem, moi drodzy, jaki z tego morał? Morał z tego taki, o którym już mówiłem, że radio zawsze będzie szumiało. Ja wam jeszcze coś pokażę lepszego i udowodnię, że każde radio szumi. Czy to jest radio za 200 zł, czy to jest radio za 5000 zł, zawsze będzie szumiało. I zawsze jakieś zakłócenia będziemy odbierali. Zobaczmy teraz, moi drodzy, Kenwood 4S2000 ustawiony na kanał 19. To radio średnio kosztuje 5000 zł na naszym rynku. Jest to bardzo dobrze ofiltrowane radio. W tym momencie wszystkie filtry mam wyłączone. I zobaczcie, co my tutaj słyszymy na tym paśmie. To radio też będzie szumiało. To radio też będzie szumiało, moi drodzy. Tym bardziej, że jest podłączone do anteny bazowej, która ma naprawdę duży zysk i odbiera więcej niż antena mobilowa. To radio będzie szumiało. Tak to niestety jest, moi drodzy. I nie szukajcie złotego graala albo radia, które nie będzie szumiało, bo nie ma czegoś takiego na świecie. Także jeśli ktoś wam powie, że radio to nie szumi,
To jest wielkim, wielkim błędzie, moi kochani. Jak widzieliście tutaj na przykładzie, nawet radio bardzo dobrej klasy, wysokiej klasy mogę powiedzieć, dobrze ofiltrowane, warte kilka tysięcy złotych również nam będzie szumiało. Jeśli stacja będzie daleko od nas i będzie miała skopany nadajnik, może nie nadajnik, skopaną instalację antenową, antena źle zestrojona, jakieś przerwy w antenach, ten sygnał nie będzie wychodził cały z anteny, ponieważ są straty i my też będziemy tego korespondenta źle odbierali. Naprawdę słabo będziemy go odbierali, nawet to, że my będziemy mieli antenę w idealnym stanie. Dopiero dwie radiostacje, które są odległe od siebie, nawet mobilowe, które mają w idealnym stanie radio, anteny, mają szansę dobrze się słyszeć, jeśli chodzi o łączność taką bezpośrednią, ale to ja tłumaczę, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo stacji mobilnych, które są tak zaniedbane, że naprawdę pożal się, Panie Boże. Ręce i nogi opadają, jak to czasami Andrzej Saksan mówi, którego bardzo cenię naprawdę za swoją pracę i mądre słowa, które tu mówi. Ja to też teraz powtarzam, bo on już to też poruszał, że no nie ma radia, które nie szumi. Nawet radio w samochodzie, które mamy, nam szumi, no chyba że ma system automatycznego dostrajania, ma jakieś filtry. Wszystko da się zrobić, ale to jak mówię, no, to jest akurat specyfika pracy CB Radia i tego już nie zmienimy niestety. Muszą być spełnione warunki, jeśli chodzi o tak jak powiedziałem, prawidłowo pracującą i sprawną instalację antenową, dobrą antenę. Im dłuższa antena, tym lepiej. Sami o tym wiecie, ci, którzy siedzą w temacie, wiedzą na pewno. Jeśli będziemy mieli antenę 50 cm, to wiadomo, że na tej antenie będziemy mniej słyszeli i słabiej będziemy odbierali stacje, które nadają. Można taki test wykonać. Może taki test kiedyś wykonam, ale to dopiero w lato. Teraz mamy zimę, więc przekładanie tego wszystkiego, to wiecie, no. Włączymy jakiś generator na odległość w moim radiu, damy jakąś niższą moc, żeby to było takie z jajem i będziemy mogli to sprawdzić. Także czułość odbiornika jest ok w tym radiu akurat, w tamtym już na pewno też, bo nie będę podłączał i pokazywał, bo to nie ma sensu. Widzieliście, że człowiek, który nadawał ode mnie jakieś około 7 km, ja go bardzo dobrze słyszałem w tym szumie, więc to jest normalna rzecz. Jeśli będziemy mieli jakiś zaszumiony, naprawdę zaszumiony rejon, obszar w mieście, no to na pewno będą te zakłócenia odbierane wraz z eterem. Ksenony w samochodzie też mogą, pamiętajcie, zakłócać. Wystarczy, że wymienicie palniki na gorszej klasy i już ksenon będzie wam siał, ponieważ tam jest wysokie pole elektromagnetyczne. To jest zasilane wysokim napięciem, musicie pamiętać o tym. I ta żarówka jest anteną dla tego napięcia wysokiego, wysokiej częstotliwości. Także słuchajcie, LEDowe żarówki. Wystarczy, że kupicie sobie podświetlenie tablicy LEDowe z przetwornicą. Koniec, naprawdę koniec. Jeśli chcecie już kupić żarówki, to musicie za żarówkę taką, co bagatela, wybulić parę dziesiąt złotych, żeby to miało sens. Ja mówię o żarówce podświetlenia tablicy, a nie mówię o żarówkach reflektorowych, ponieważ ja w swoim samochodzie mam LEDowe żarówki i za jedną żarówkę zapłaciłem prawie 450 zł. 9 stów, dwie żarówki, mam spokój, moje radio nie szumi. Miałem tańsze, szumiało, więc pamiętajcie, jest tyle gadżetów, o których nie wiemy, które mają wielki wpływ na całą pracę odbiorników radiowych, że to głowa boli. Kiedyś nawet miałem klienta, który miał zwykłe radio samochodowe w Volkswagenie Passacie nowej generacji i stwierdził, że no, radio mu się zepsuło, ponieważ on cały czas ma szum. Więc ja zadałem mu pierwsze pytanie na podwórku, kiedy przyjechał do mnie. Czy ma jakiś rejestrator zamontowany lub jakąś zapalniczkę na USB, jakiś rozdzielacz na USB? No powiedział, że tak, że ma rejestrator podłączony tam z tyłu w bagażniku, on cały czas sobie jest podłączony, bo to mu wystarcza. Okazało się, że przetwornica z tej zapalniczki, z tego rozgałęźnika, trójnika, tak siała, że zakłócała nawet fale radiowe, sobie wyobraźcie. Wydostawało się to nawet poza karoserię i do anteny trafiało, a antena była na dachu. Więc wyobraźcie sobie, jakie gówno sprzedają tutaj teraz Chińczycy, robią. No, oczywiście ja mówię o tych tanich rzeczach, prawda? Żeby tylko sprzedać, a my potem mamy problemy i myślimy, że jest radio uszkodzone i rozwalamy pół auta, żeby znaleźć usterkę. A usterka tkwi właśnie w takim małym szczególe. Więc pamiętajmy, zapalniczki,
przetworniczki, pierdy, srerdy, merdy, ledy, sredy, takie tanie, zawsze będą Wam zakłócały, ponieważ tam są przetwornice, które pracują co najmniej na 300-400 kHz i będą siały, bo te żarówki są antenami dla tych przetwornic. To jest źle odfiltrowane, jest to źle zbudowane, żeby tylko świeciło i się sprzedało. Już nie mówię o trwałości tych elementów, bo to jest bez sensu. Można by gadać do końca, nie wiem, do końca świata. To by było na tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te radia, o te zakłócenia, o ten odbiór. Myślę, że film się komuś przydał, te informacje. No ja nie wiem, to jest film akurat poglądowy dla mojego klienta, który te radia ode mnie odebrał, wysłałem, przysłał je z powrotem, więc chciałbym, żeby się do tego ustosunkował. Będę do niego dzwonił, film będzie opublikowany, będzie mógł zobaczyć, sprawdzić to. Niestety jest tak, jak jest. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, 73 amatorskie dla wszystkich, dla mobili 51 podkółka i oczywiście dalekich, potwierdzonych i niezakłóconych łączności.